filtrowani. Państwo muszą pamiętać również, że byli filtrowani również polscy robotnicy Niemcowi. Udawało się w zasadzie tylko nielicznym nie przejść takiej specjalnej weryfikacji, co miało znaczenie, proszę Państwa, przy jednej jeszcze rzeczy. Bo pierwotną władzą na Pomorzu Zachodnim były komendantury wojskowe. Komendantury wojskowe, żeby Państwo wiedzieli, znowu nie były frontowe, to byli wszyscy ludzie NKW. Ja tylko tyle chcę powiedzieć, tak mi się tutaj przypomniało, że z polecenia, nie wiem, gdzieś wyczytałem źródła, bo tam pierwszy przecież burmistrz, wójt czy prezydent, nie wiem jaka była wtedy nomenklatura, został pobity między innymi przez żołnierzy NKWD tutaj w Kołobrzegu. Też tego typu fakty zjawisko miało miejsce. I teraz, jak ja sobie jeszcze przypomnę, proszę Państwa, Szczecin, potem akurat teraz pracę pisał. Jak Państwo byli kiedykolwiek w Szczecinie? Szczecin z nieustabilizowaną granicą. Do Szczecina można było wjechać tylko bardzo wąską drogą od Podjuch. I teraz wyobraźmy sobie sytuację. Pierwszy polscy osobnicy wysiadają w Dobiu, jedą, proszę Państwa, wśród Odry do Podjuch, wchodzą na most. To są dwa mosty zburzone. To jest most leżący na wodzie, tak by można było określić, i w międzyczasie już muszą przejść przez pierwszą filtrację, to jest na dworcu w Dąbiu, mam nadzieję, że Państwo wiedzą, co mówi. Druga filtracja robiona przez posterunek, bo pierwszy posterunek jest w Dąbiu, drugi posterunek, proszę Państwa, jest w Klęskowie i on obstawia wejście na te mosty. Trzeci posterunek jest w Ustowie. I nie wiem, czy Państwo wiedzą, jak jest Mieszka pierwszego, tak? To dopiero można było wejść Mieszka pierwszego do Szczecina, żeby pomóc na przykład Zarębie, a ze Szczecina można było w owym okresie czasu wjechać nie przez te dwa mosty, tylko przez kolejny specjalny most, proszę Państwa, pontonowy, leżący pod Kołbaskowiem, obstawiony znowu przez punkt kontrolne na początku i na końcu. I niech mi Państwo powiedzą, jaki człowiek rozsądny, oprócz ideowca Zaręby, mógł w owym okresie czasu wejść do Szczecina. Po lewej stronie mamy sowiecką strefę okupacyjną w Niemczech, bo granica na zachód od Szczecina jest ustalona dopiero 4 października 1945 roku, a po prawej mamy, proszę Państwa, sowiecką bazę przeładunkową funkcjonującą w Bierłoku. Praktycznie rzecz biorąc, można było wejść do Szczecina wąskim 50-metrowym pasem. Ja w tej swojej najnowszej publikacji postuluję, żeby wprowadzić taką kategorię, którą nazwałem Bierłogiem do wyjaśnienia dziejów Pomorza Zachodniego i w ogóle ziem odzyskanych. Jest to taka kategoria, która pojawiła się, termin, który pojawił się między innymi pod wpływem publicystyki Ilii Ehrenberga, nie wiem, czy Państwo znają to nazwisko, zapewne tak, tak? Ja go to tam znam z dzieciństwa, czytałem przygody Lejzora Rolsztanca, jak on tam rozmarzał króliki w tym sowchodzie czy pekerze na potęgę. On był taką prominentną postacią ówczesnej propagandy. Jego, bardzo dobrze pisał po rosyjsku, bo jego czytano powszechnie w tym Pokopach. I on od wejścia pierwszego Armii Czerwonej na terytorium Niemiec, czyli to jest jesień 1944 roku, oni tam zostali wyparci, zaczął proponować, zaczął pisać w ten sposób. Idziemy na Bierłok dobić wielomilionową bestię. Bierłok ledowisko. Jak Państwo pamiętają czterech pancernych i psa, to wszędzie widzimy na Berlin, na Berlin, na Berlin. Ale to, proszę Państwa, nie zawsze było na Berlin. To było na Bierłok. Przekroczenie Bierłogu wiązało się, proszę Państwa, czyli granicy Bierłogu, wiązało się z pewnymi rytuałami, które miały miejsce w Armii Czerwonej. Po pierwsze, każdy żołnierz, każdy oddział, który tego miał, zobowiązek obsikiwania tego wszystkiego. Również z wydalaniem ekstrementów, tak to generalnie rzecz biorąc, okres.
zamierzeniu takim psychologicznym było to, że jest to teren całkowicie wyjęty spod prawa, tak bym to określił. Również chcę powiedzieć, są opisy zaręby między innymi prezydenta, który przekracza granice, przepraszam, bramy pierwowe. Przy każdych dużych drogach, większych drogach, szlakach komunikacyjnych prowadzących na Pomorze Zachodnim była, proszę Państwa, wystawiona przez oddziały Armii Czerwonej brama triumfalna, gdzie było napisane, że to jest granica Bierłoku. Jak armia sowiecka, proszę Państwa, zachowała się bardzo przyzwoicie w Polsce, to dla niej było przekroczenie Bierłoku, było, proszę Państwa, zwolnieniem już ze wszystkiego. Od Prus się zaczęło, w zasadzie nie od Prus się zaczęło, zaczęło się od Węgier, tak bym to tutaj określił, bo Węgry też były określone jako Bierło i tam Armia Czerwona mogła robić wszystko. Co mogła robić przede wszystkim? Rozpoczęło się rytualnymi gwałtami. To, proszę Państwa, zbiorowymi gwałtami, bo należy tutaj powiedzieć, że są opisy, są źródła też w tej swojej najnowszej publikacji na temat pisze, gdzie, proszę Państwa, oficerowie kierowali kolejkami żołnierzy do gwałtu. Ja muszę Państwu powiedzieć, że ja nie specjalnie współczuję tutaj Niemkom, jeszcze za chwilę też powiem, jakie to miało znaczenie później dla odwrotu od sympatii faszystowskich w Niemczech po 1945 roku. Przede wszystkim sprawa gwałtów na Niemka i rozstrzeliwania młodych ludzi z Hitlerjugend. Rosjanie mieli oficjalne zalecenie, żeby te wszystkie Hitlerjugend szule imienia Adolfa Hitlera, tych młodych ludzi nad nimi rozstrzeliwali. Stąd w związku z tym wszyscy wzięci do niewoli. Młodzi ludzie, nawet w Kolbszturmie, mieli ciężko, nikt z nich nie przeżył. To wszystko od razu było. W większości było likwidowane, proszę Państwa, od razu bezpośrednio na froncie. Cechą były, proszę Państwa, zbiorowe gwałty. W związku z tym w pewnym momencie zaczął się szerzyć choroby weneryczne na potężną skalę, bo to te same Niemki były gwałcone ileś tam razy w Prusie. To była straszliwa historia. I przez tych samych żołnierzy. W związku z tym to przerastało w nieprawdopodobne, proszę Państwa, tempie. Druga zasada to była tak jak za bolszewików. Grabić za grabienie noje, za rewolucji 1917 roku, czyli każde mienie poniemieckie może być swoje. I teraz też powiem, że o ile Niemcy zachowywali się bardzo rozsądnie, bo na przykład po, już nie mówię o mieniu po żydowskim, ale przypomnę tylko, o czym też nie chcę pamiętać w tej chwili w ramach się tak poprawności politycznej, przepraszam, historycznej, że przecież Warszawa nie spłynęła cała powstania warszawskiego. Że po wyjściu ludności cywilnej i powstańców weszły specjalne komenda trofejne niemieckie, między innymi wyposażenie Poczty Warszawskiej znaleziono w Olsztynie, ale oprócz tego, już po likwidacji GET, były w miastach bombardowanych przez Niemców utworzone specjalne magazyny. I ci wszyscy, którzy stracili mieszkania, byli jakoś tak zbombardowani, mogli pójść po to mienie po warszawiakach i za darmo dostać. Taki magazyn, proszę Państwa, również był w Szczecinie. Jak ktoś, że tak powiem, czasami nad tymi niemieckimi mieszkańcami miasta ubolewa, to ja tak sobie myślę czasami, a czemu oni tak jakoś ostentacyjnie nie chcieli zrezygnować jesienią czy zimą 1944 roku z mienia powarszawskiego. Dużo tego było, proszę Państwa, naprawdę dużo tego było. Historycy niemieccy to przebadali, to szło w dziesiątki tysięcy wagonów i w dziesiątki tysięcy samochodów. W Hamburgu była nawet organizowana aukcja, gdzie można było za przysłowioną jedną markę kupić coś jeszcze. Pierwsza była po likwidacji GET, druga była zrobiona taka po likwidacji właśnie mienia powarszawskiego. Ale wracając do tego wszystkiego. Proszę Państwa, wprowadzono zasadę tego rodzaju, że każdy bojec mógł wysłać do domu paczkę. Każdy bojec sobie jeszcze mógł wysłać 5 kg. Generalicja, oficerowie tam wyszli, ja już nie pamiętam, generalicja 25 kg.
Czyli jak Państwo wiedzą, co się rozpoczyna. Oprócz tego chcę powiedzieć, że w ramach tak zwanych reparacji wojennych, między innymi przez rząd tymczasowy Polski, została podpisana specjalna umowa, że całe wyposażenie i wszystko, co służy w gospodarce, jest własnością Armii Czerwonej. To była ta trzecia zasada. Czyli również traktowanie wszystkiego jak zdobycz, nie wyłączając kobiet, a przede wszystkim kobiety, nie wyłączając mienia ruchomego i nie wyłączając wyposażenia tamtych. Przy każdym froncie zostały powołane specjalne jednostki i tym tak naprawdę zajmowały się, proszę Państwa, komendantury wojenne Armii Czerwonej. To później oczywiście doszło do Niemiec. Szczecin złośliwie, tak później złośliwie, bo przecież mieszkam w tym mieście, powiem, że proszę Państwa, zaznał wielkiej kariery, bo Szczecin został mianowany stolicą podłogu i z tego powodu rząd był realnie skomunikowany między innymi z Dreznem. Zdobycz z Dreżna wywożona, wszystkie były, proszę Państwa, przeładowywane w Szczecinie na statku i to wszystko jechało dalej. Ja nie mogę się zgodzić z niektórymi historykami, też zresztą o tym teraz już piszę, którzy twierdzą, proszę Państwa, że ziemie zachodnie i północne, ja już za długo gadam pewno, nie? Że ziemie zachodnie i północne, proszę Państwa, dał impuls industrializacyjny reszty ziem polskich. Uprawia tego typu historię między innymi profesor Lach ze Słupska, który mówi, że gdyby nie to, co Polacy dostali na ziemiach odzyskanych czy zachodnich i północnych, nie chcę tu już chodzić w nową naturę, to bez tego nie byłoby tego impulsu rozwojowego w Królestwie Kongresowym. Oczywiście kompletna bzdura, bo proszę Państwa, okres Bierłowy sprzyjał jednej rzeczy. Dezindustrializacji Pomorza Zachodniego. Dezindustrializacja nie obejmował tylko zakładów, wszystko jechało, to również były te wielkie majątki Mikiewicz. Danych to w tej chwili już one powychodziły. Ile krów wypędzono, ile świń i tak dalej, to nie ma żadnego tego. Ale jeszcze chcę powiedzieć, że sołtat sowiecki w odróżnieniu od bandyty z Wehrmachtu, z tych trafiennych krów, on, proszę Państwa, wszedł do sklepu, rozbił szybę, wziął i się nachlał i oczywiście natychmiast wrzucił granat. Jeżeli do tej pory nas między innymi propaganda i ulega temu między innymi mój ulubiony bohater, czyli prezydent Zarembia, informowała, że zniszczenia na Pomorzu Zachodnim były sprawą grup Werwolfów, proszę Państwa, nie. Że napady były sprawą grup Werwolfów, również nie. Że to była sprawa Własowców, również nie, bo tutaj Własowcy nie walczyli. Rzeczywiście na Pomorzu Zachodnim walczyły inne, aniżeli niemieckie dywizje SS, bo to była z jednej strony ta słynna SS w Walonii, z drugiej strony byli Flamandowie, z trzeciej byli Łotysze i tak dalej, oni się to tutaj jakoś tak przesuwali. Ale w przypadku Rosjan, proszę Państwa, to była dokładnie, chcę powiedzieć, bezmyślne niszczenie. Jak oni wchodzili do miasta, to oczywiście po tym, co zrobili, napili się, bo to była armia alkoholików, jak Państwo wiedzą. Tam przez spirytus był normalną... Tak, nie tylko walutą, ale ja Państwu powiem, jak to wyglądało. Każdy żołnierz miał prawo do... Ja nie pamiętam normy w tej chwili, bo czytam tyle, do setki spirytusów. Codziennie. Ja na przykład czytałem o takich praktykach oficerów od aprowizacji, że jak poszli do szturmu te bolce i zginęło ich na przykład 30, to on nie ujawniał ich śmierci po to, żeby nie sprawował tego spirytusu. I za to bym wszystko kupić. Tego typu praktyki na górze armii były. No jak Państwo wiedzą, jak się czyta Zarembę, to co on bierze? On bierze baniaki ze spirytusem. Nie? Przecież na Romy. Pierwszy statek w Szczecinie jest kupiony za 50 litrów spirytusu w ramach, że tak powiem, odzyskiwania mienia Bierłogowego. Tą kategorię chcę między innymi, proszę Państwa, wprowadzić po to, żeby powiedzieć, że był międzyczas. Międzyczas pomiędzy zdobyciem Pomorza Zachodniego i nie tylko przez wojska sowieckie, a oddawanie później przedstawicielom
PRL. No PRL, proszę Państwa, był sprasowany właśnie Polską do wymiaru PRL-u, ale jednak jakaś forma tej Polski też. I to różnie trwa. To różnie trwało, bo w zasadzie możemy powiedzieć o tym, że dopiero od jesieni 1945 roku zaczyna się tu organizować jakieś życie. To miało potworne konsekwencje, proszę Państwa, bo Borkowicz, tenże sam Borkowicz, Borkowicz zresztą się polonizuje, ja go na swój sposób lubię, bo jak on już później został, to województwo szczecińskie, przepraszam, bo Koszalin urzęduje, i widział, co oni zrobili, bo najpierw zrobił objazd po województwie w marcu, jako ten pełnomocnik, tu widział fabryki, tam widział fabryki, tam widział fabryki, jak już jeździł, ja to wojewoda już niczego nie było. Łącznie z tym, proszę Państwa, że oni nawet dachy potrafili wywozić. No przecież ilość kilometrów zdemontowanych linii wąskotorowych na Pomorzu, no to przecież jest, przechodzi do tego. No mam nadzieję, że wreszcie powstanie taka obiektywna praca, która pokaże, jak się tutaj zachowywali Rosjanie, zanim to wszystko przeszło w polskie ręce. Miało to olbrzymie konsekwencje, muszę Państwu powiedzieć, bo to groziło załamaniem polskiego programu osadniczego. Ja wyczytałem między innymi w dokumentach Borkowicza, że on już mówi, słuchajcie, ja już mam dosyć, nie przysyłajcie mi ludzi do miast. Bo ja nie mam nic z nimi zrobić, ja potrzebuję w tej chwili ludzi na wieś. Bo tam cokolwiek mogę jeszcze z nimi zrobić, dać im mniej lub bardziej zrujnowane gospodarstwo. Bieruch jeszcze z tym czasem, kiedy demoralizacja, proszę Państwa, w Armii Czerwonej dochodzi już do zenitu. Zresztą jak czytam w tej chwili takie prace sobie, radzie rosyjskie, tych ludzi, to proszę Państwa, było tak, że Stalin wyraził zgodę na te gwałty. Co więcej chcę powiedzieć, i to też świadczy o czymś, jak Sierow dostawał raporty między innymi Niemców, komunistów niemieckich skarżących się na te praktyki dialogu, to Sierow, bo on był wtedy szefem tej specjalnej części okupacji, to on mówi, wybrać po Czech, rozstrzelać, żeby mordę pozamykać. Nie tak to dokładnie wygląda. Sierow oczywiście wszystkie obozy koncentracyjne hitlerowskie zamienił na obozy dla Niemców. Proszę Państwa, również wykorzystywano krematoria, żeby była jasność, i tak dalej, i tak dalej. Tak samo jak, proszę Państwa, Gestapo w Szczecinie dostał później Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Praktycznie rzecz biorąc, to tak to wyglądało. Za chwilę jeszcze powiem o tych pozostałych historiach. To było coś i jeszcze też chcę powiedzieć, że proszę Państwa, w pewnym momencie załamuje się osadnictwo w Szczecinie. Październik 1945 roku jest tym momentem, w którym ci ludzie, którzy już byli, zaczynają na sobie wyjeżdżać. No wyobraźmy sobie sytuację, że przyjeżdżają tworzyć Uniwersytet Szczeciński, doktor Flapa, nie? On w maju, podczas wejścia pierwszej władzy, zajmuje te budynki, te biblioteki i tak dalej, przewidziane w Uniwersytet Szczeciński. Wyjeżdżają Polacy tam za chwilę, później wracają i z pierwszej ekipy na Szczecin zostało już, nie wiem, czterech. Później był strach, później był potworny strach, bo proszę Państwa, w Szczecinie żaden żołnierz podziemny się nie pojawił. Chyba po to, żeby przez tą nieustaloną granicę uciec przed Berlin zachodniej Zachodnią. Paradoks z tych pierwszych, na przykład z punktu widzenia Pomorza Zachodniego czasu było to, że przepustkę trzeba było mieć na wjazd do Polski, natomiast przepustki nie obowiązywały na wjazd do Niemiec. Czyli żeby przekroczyć granicę Odrę na wschód do 4 października, trzeba było wystąpić nie do polskich władz, ale do wjazd sowieckich po przepustkę. No to wyobraźmy sobie inteligentów poznańskich, którzy mają do czynienia z takimi dzikimi obyczajami, kto tak chciał przyjechać. Jeżeli tutaj chodzą takie jakieś mity, że Uniwersytet Wileński miał się w Szczecinie osadzić, po co? Przecież oni doskonale wiedzieli, co to znaczy okupacja sowiecka po 1944 roku w Wilnie i jak najdalej. Żołnierze, proszę Państwa, struktur podziemnych, którzy pojawili się w okolicach już po upadku podziemia, tak to nazwijmy, między innymi Hołub, już nie chcę tutaj o tym mówić, tak on widział pierwszy propustny punkt, sprawdzający przepustkę, drugi, trzeci, to on robił w tył zwrot, osiedlał się w Stargardzie lub przecież grupą największego
obsadzenia, czy miastem, gdzie najwięcej było tych żołnierzy podziemnych, Szczecin. Bo to było bezpieczne miasto. Nie, proszę Państwa, Szczecin. To też miało swój wpływ na słabość intelektualną i cywilizacyjną Szczecina, ciągnącą się do tej pory, bo jednak mimo wszystko do podziemia się ludzie o pewnym określonym poziomie intelektualnym. I proszę Państwa, już tak pomału kończąc, że wojska NKWD stopniowo przekazywały tą władzę nad Pomorzem Polakom. Wojewoda Borkowicz organizuje, proszę Państwa, z jednej strony Zaręba jest mianowany tutaj taką tą swoją ekipę, czyli do uprzedzenia województwa szczecińskiego. Nie chcę tutaj opowiadać o perypetiach, bo jest kompletną bzdurą to, co opowiadają komuniści na temat przynależności Szczecina. Szczecin dopiero, chcę też tak powiedzieć, znalazł się w dokumentach komunistycznych jako miasto polskie dopiero w lipcu 1944 roku i to na doraźne polecenie Stalina. Komunistom przez głowę nie przychodziło, żeby obsadzać Szczecin. Borkowicz organizuje tą swoją ekipę. Nie chcę tutaj już też opowiadać o przedstawicielach tej polskiej myśli zachodniej, którzy by tam jakoś wspierali. Słynny kompromis endeków z komunistami. Bo tak na marginesie tylko tyle powiem, przedstawiciel tej polskiej myśli zachodniej, profesor Wojciechowski, późniejszy twórca Instytutu Zachodniego w Poznaniu, napisał jesienią 1944 roku artykuł. Jeszcze w Łodzi. Uznał przegrane powstanie warszawskie dla kolejne, czwarte powstanie antysowieckie. Napisał wyraźnie, że Polacy nie mają wyboru. Endecy. Przecież główni wrogowie komunistów do 1945 roku. Że ta myśl endecka i narodowcy nie mają wyboru. Muszą dogadać się z komunistami, bo komuniści mają puste szuflady odnośnie do gospodarowania ziem zalewnych. A oni to robili. W związku z tym powiedział, że każdy, że ideałem jest w tym wypadku Wielopolski, margrabia, który również próbował w jakiś sposób, proszę Państwa, zawrzeć kompromis z komunistami. Mówię, że bez endeków, proszę Państwa, zagospodarowanie ziem za nigdy nie było, bo komuniści wlekli za sobą głupków i to w takim sensie dosłownie. I teraz, proszę Państwa, tworzy ten Borkowicz tą Urząd Wojewódzki, jest to piła, no ale oczywiście muszą być towarzysze do bezpieczeństwa. Pełnomocnikiem czy pierwszym zastępcą Borkowicza, jeszcze przy pierwszym froncie białoruskim, ale również pierwszym wicewojewodą, jest Jan Kilanowicz. Dwa słowa, proszę Państwa, znowu o tym człowieku. Brat Grzegorza Korczyńskiego. Grzegorz Korczyński, przedwojenny komunista, błyskotliwy, niewątpliwie, proszę Państwa, uczestnik wojny domowej w Hiszpanii. Jak zostaje tworzona Gwardia Ludowa, jest przerzucony z Francji przez Małojca między innymi do Warszawy. Zostaje mu powierzony obwód lubelski najpierw Gwardii Ludowej, później Armii Ludowej. Tam dokonują takiej spektakularnej zbrodni, bo rzeczywiście zabijają obóz ukrywających się Żydów, nie partyzantów żydowskich, to właśnie po prostu Żydów, komunista notabene, którego w oddziale również walczyli partyzanci południa żydowskiego. Jerzy Kilanowicz jest jego bratem. I on przyjmuje brata w Warszawie i później z nim idzie, proszę Państwa, do tej partyzantów. Grzegorz Korczyński, to przypomnę, jest tym człowiekiem, który wydał rozkaz. Jego między innymi się pomawia wydanie rozkazu strzelania do robotników na Wybrzeżu w 1970 roku. Wiceminister spraw wewnętrznych, wysłany później do Maroka, tam ponoć w dość dziwnej okolicznościach spadł z dachu, zginął. Tam trafia, proszę Państwa, ten Jerzy Kilanowicz. On jest oficerem Armii Ludowej. Z oficerów Armii Ludowej tworzona jest struktura komendy, czy tworzone są oddziały milicji. I proszę Państwa, alowcy, i to jest też znowu, no nie tyle anegdota, ale to proszę Państwa opowiada o tych ludziach. Jak to Zaręba o nich pisze, oni mieli zbyt mocno partyzanckie maniery, to delikatnie określić. Przeciwko Kilanowiczowi toczy się postępowanie wytoczone przez przedwojennego
przez przedwojennego prokuratora, który jeszcze był dopuszczony w 1944 roku w Lublinie do sprawowania władzy, o, ja to bym tak nieelegancko określił, o rentał na Volksdeutsche. Rentał na Volksdeutsche polegał na tym, że jak się chcieli chłopaki z Armii Ludowej napić, oni szli do bogatego domu, przystawiał wpis, ty byłeś Volksdeutsche. I zanim on się zdążył wyspowiadać czegokolwiek, to oni już go obrabiali. Ten numer został powtórzony przez Chwilanowicza, który jako szef i zastępca wojewody, jak pierwszym razem wyjeżdżali ze Szczecina do Poszalina, to jest 16 maja, nie, drugim razem, przepraszam, to on zażądał od polskiego kolejarza 3 wagonów, a wtedy wagony były dlatego, bo on swoich oficerów chciał tutaj poumieszczać, oni przez te 3 dni jadali do Poszalina, pili, panienki przyjmowali i cały szereg robili. Jak im ten kolejarz nie chciał dać tych, to oczywiście powiedzieli, że on jest Volksdeutsche. I go zamknęli. I przewieźli go nawet do aresztu w Koszalinie. Później po interwencji Borkowicza został zwolniony. Jest to pierwszy szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Mówię tutaj o Jerzy Kilanowiczu. Oprócz tego jest tam ich iluś. Jest to grupa, proszę Państwa, w Pile. Część z nich jest, mówię tutaj o początkach UB na Pomorzu Zachodnim. Część z nich, proszę Państwa, jest rzeczywiście z Armii Ludowej, ale większość z nich są ludźmi, którzy w Kujbyszewie przeszli, proszę Państwa, specjalny kurs NKWD dla przyszłych polskich UBEKów. Część z nich, tych UBEKów, jest również tymi ludźmi, którzy pracują w polskim sztabie partyzanckim. I nie jest prawdą, proszę Państwa, że pierwszy przyjechał do Szczecina z Arenka. Pierwszy przyjechał Kilanowicz. Gdzie poszedł? Do komendanta wojennego Armii Czerwonej. Gdzie urzęduje? Oczywiście w byłym gmachu Gestapo. Jak sprowadza swoją administrację z Arenka, 20 milicjantów, proszę Państwa, z Poznania, to nikt nie kwateruje w Gestapo na Małopolskim. On ich kwateruje w dzisiejszym budynku Urzędu Miejskiego. Zresztą ci ludzie dużo nie przetrwali, proszę Państwa, w tym aparacie represji. Jeszcze powiem o jednej rzeczy, już będę po końcu. Proszę Państwa, filtracje to był zabieg podwójny. Filtracje, oni na Pomorzu Zachodnim sfiltrowali około 300 tysięcy ludzi. To są oficjalne dane, proszę Państwa, radzieckie, rosyjskie, z archiwów. Teraz wyszło trochę interesujące pracy na ten temat. 300 tysięcy ludzi, to proszę Państwa, werbunek agentów się zaczyna. Przecież co któryś musiał się złamać. I się umarł. Niemcy się łamali, proszę Państwa, po Werwolfie w Szczecinie to już nie było praktycznie, rzecz biorąc, w czerwcu Werwolfu. Były 2-3 grupy, oni przy pomocy tej filtracji od razu wszystkich doszli, bo w Szczecinie zostało 6 tysięcy, proszę Państwa, Niemców, a ta dywizja, która tam wyszła, NKWD, to było 4,5 tysiąca ludzi. Nie? Kilanowicz też bierze udział w tej pracy. No przecież oni każdego Niemca przefiltrowali do spodu, zwłaszcza, że w tych wojskach NKWD, zwłaszcza w Smerszu, to byli ludzie naprawdę z biegłą znajomością niemieckiego. Dodatkowo jeszcze, proszę Państwa, tak na marginesie, weszł cały aparat Ulbrichta, który przeżył wojnę w Moskwie, i weszli Niemcy z Narodowego Komitetu Wolnych Niemców, których między innymi Borkowicz, Borysza i tak dalej werbowali jako przyszłych funkcjonariuszy komunistycznego reżimu w Niemczech. To nie było cudu. Oni rozwalali tego typu struktury partyzanckie, na przykład po nazistowskie czy po niemieckie. Bardzo szybko i błyskawicznie wyłapali wszystkich werbowców spokojnie i precyzyjnie. Zresztą z danych Instytutu Pamięci Narodowej, proszę Państwa, jest to taka smutna statystyka. Chcę powiedzieć, że akurat Województwo Szczecińskie przez cały czas było na czołowym miejscu, jeżeli chodzi o ilość zwerbowanych agentów na 100 tysięcy mieszkańców. No to się właśnie brało z tego powodu, że no brali masowo, przesłuchiwali,
co 10 temu składali propozycję, nie, wszystkim.